Wydarzenia o których będę opowiadał miały miejsce w Szczecinie. Był 17 dzień lipca rok 2004. Dochodziła północ. Wtedy to mężczyzna wybrał się na spacer ze swoim psem, przechodząc koło kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, zauważył leżącego na ziemi potężnie zbudowanego mężczyznę. Nie żył, a jego ciało było zmasakrowane. Spacerowicz zawiadomił policję. Kiedy śledczy pojawili się na miejscu, lekarz policyjny bez cienia wątpliwości stwierdził, że doszło do morderstwa. Nie było trzeba jednak być ekspertem, by to stwierdzić. Denat miał na ciele wiele ran, jego czaszka była roztrzaskana, miał powybijane zęby, a dookoła było mnóstwo krwi. Śmierć nastąpiła w wyniku zadławienia się krwią. Śledczym udało się ustalić, kim był zamordowany mężczyzna. Nazywał się Marek B. Znajomi nazywali go Mamut. Swoją ksywę zawdzięczał warunkom fizycznym. Był bardzo wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. Od jakiegoś czasu był on osobą bezdomną, miał problem z alkoholem. To właśnie on doprowadził go do porzucenia pracy, a w końcu też do odejścia od rodziny i rozpoczęcia koczowniczego trybu życia, spał na klatkach schodowych w wieżowca, kiedyś nieopatrznie wszedł na klatkę schodową, gdzie schadzkę mieli narkomani, ci go wówczas pobili. Kiedy był trzeźwy, nie narzucał się. Mówiło się o nim, że był tym grzecznym bezdomnym. Dopiero gdy wypił, że brało pieniądze. Kto dopuścił się tej zbrodni? Przed śledczymi stało niełatwe zadanie rozwiązania tej zagadki. Czy oprawcą był ktoś ze środowiska osób bezdomnych? Mogło dojść do konfliktu między dwoma bezdomnymi, co doprowadziło do bójki, która zakończyła się tragicznie. Była to jedna z hipotez. Śledczy zgłosili się do kloszardów koczujących w okolicy. Żaden z nich nie wiedział nic o tym, by Marek miał konflikt z innym bezdomnym. Rzucali natomiast podejrzenie na mężczyznę, który od jakiegoś czasu był agresywny względem takich jak oni, obrażał ich, a nawet używał względem nich przemocy. Miał on powiedzieć, że przez bezdomnych jego ojciec stracił wzrok, pił kiedyś razem z nimi alkohol niewiadomego pochodzenia i od tego miał oślepnąć. Policja dotarła do tego mężczyzny, miał on jednak alibi na czas dokonania zbrodni. Rozwiązanie tej zagadki okazało się nie być takie proste. Należało szukać dalej. Śledczy dotarli do osób, które kupowały leki w aptece nieopodal miejsca zbrodni, w czasie kiedy miała ona miejsce. Niestety, żaden z klientów apteki nie był świadkiem bójki. Nikt nie zwrócił uwagi na zabójcę oddalającego się z miejsca zbrodni. Niedaleko znajdował się też bankomat. Śledczy zgłosili się do banku z prośbą o podanie danych personalnych klientów, którzy wyciągali z niego gotówkę około północy 17 lipca. Bank jednak, tłumacząc się dobrem klientów, nie zgodził się na podanie poufnych danych. Nie było tropu, za którym można by podążyć. Sprawa stanęła w miejscu na ponad miesiąc. Wtedy to doszło do kolejnej zbrodni w Szczecinie. 30 sierpnia wieczorem przed godziną 20. Jolanta S wyjrzała przez okno w swojej kamienicy. Wówczas zauważyła na zewnątrz leżącego na ziemi bezdomnego mężczyznę był to Janusz S. Od lat koczujący w jednym z pustostanów w okolicy. Mężczyzna miał podcięte gardło, z którego nadal tryskała krew. Kobieta natychmiast zawiadomiła pogotowie ratunkowe. Karetka pojawiła się na miejscu błyskawicznie. Szybko udzielono mężczyźnie pomocy. Jakimś cudem udało się uratować jego życie. Dokonano operacji. Rana była głęboka. Ranny miał przecięte organy głosowe, tarczyce i naczynia żylne. Przeżył tylko dzięki natychmiastowej reakcji. Janusz S. doszedł do pełni zdrowia. Po dwóch tygodniach zaczął nawet mówić. Lekarz, który się nim zajmował, powiedział, że można było mówić o cudzie, że udało mu się odzyskać głos. Śledczy mogli go przesłuchać, by poznać okoliczności ataku, którego padł ofiarą. Miał on taki rytuał, że wieczorem parzył herbatę. W swoim pustostanie nie miał jednak bieżącej wody, nie miał też gdzie jej podgrzać. Od lat chodził do pobliskiego baru ze swoim czerwonym termosem. Tam pracowały kobiety, które dobrze go znały. Każdego wieczoru zalewały mu termos wrzątkiem. Kiedy 30 sierpnia stamtąd wracał, w momencie gdy wchodził do swojego lokum, ktoś chwycił go za szyję. Janusz nie widział twarzy napastnika. W tym momencie urwał mu się film. Kiedy się ocknął był już w szpitalu. Śledczy znów nie mieli punktu zaczepienia. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Wówczas nie łączono jeszcze tego ataku z zabójstwem, które miało miejsce w lipcu. Sprawca działał w inny sposób. Jedyne, co łączyło ofiary, to fakt, że były one bezdomne dwa dni później. 1 września około godziny 5 rano młody mężczyzna czekał na dworcu głównym w Szczecinie na siostrę, którą miał stamtąd odebrać. Zauważył on, że w zaroślach nieopodal miała miejsce szamotanina między dwoma mężczyznami. Zadzwonił na policję. Było ciemno i nie widział co dokładnie tam zaszło. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, zastali w zaroślach ciało mężczyzny. Było we krwi, nie żył. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności tamtej zbrodni. Jeden ze świadków, przebywających na terenie dworca, widział wbiegającego do taksówki młodego mężczyznę. Był to obiecujący trop. Rozpytano taksówkarzy stojących przy dworcu. Szybko udało się ustalić, że kierowca, który zabrał do auta mężczyznę pasującego do opisu, był dobrze znany na dworcu, gdyż pojawiał się tam każdego dnia. Mówili na niego pazera. Policjanci dostali jego numer telefonu, zadzwonili do niego i poprosili, by zatrzymał się pod byle pretekstem. Tak też zrobił. Pasażer niczego się nie domyślił i spokojnie czekał. W tym czasie. Pojawił się tam radiowóz. Bez większych problemów aresztowano pasażera taksówki. Był nim 27-letni Daniel Wojtukiewicz. Miał przy sobie nóż kuchenny ze śladami krwi. Został przewieziony na komisariat, gdzie miał złożyć zeznania. Zamordowanym mężczyzną był 56-letni Jan B., pseudonim Buli. Był on bezdomnym, który często się w tamtym miejscu pojawiał. Jak to często bywa w takich przypadkach, stracił dom przez alkohol. Kiedy jeszcze miał dach nad głową, mieszkał z matką i ojczymem. On sam nie miał partnerki. W 1985 roku jego matka zmarła. On załamał się i zaczął pić. Ojczym nie miał względem niego sentymentów i wyrzucił go z domu. Jan nie potrafił pozbierać się na tyle, by stanąć na nogi i spróbować samemu gdzieś zamieszkać i się utrzymywać. Alkohol tylko pomógł mu w decyzji o tym, by pozostać na ulicy. W feralnej nocy Jan B spał na dworcu razem z innym bezdomnym. Bogdanem F. obaj byli pijani. Około godziny piątej rano do Bogdana podszedł młody mężczyzna. Wyciągnął z kieszeni nóż i przyłożył mu do gardła. Zapytał go, czy ma uciąć mu nos czy ucho. Wciskał mu palec do oka, omal go nie wydłubując. Zaproponował mu, by napili się wódki. Bogdan powiedział, że on nie pije wódki, bo źle się po niej czuje. Woli pić denaturat z sokiem, na przykład winogronowym. W trakcie tej pogawędki Jan się obudził. Zobaczył mężczyznę z nożem, zerwał się i uciekł w kierunku Kas. Młody mężczyzna poszedł za nim. W tym czasie Bogdan uciekł stamtąd, bojąc się powrotu nożownika. Tamten rozmawiał z Janem, zaproponował mu, by napili się wódki. Zgodził się. Wyszli na zewnątrz. Kiedy oddalili się od budynku dworca, zaatakował go. Doszło między nimi do szarpaniny, którą z daleka widział świadek. Napastnik bił Jana i dusił go. Wyciągnął nóż i zatopił ostrze w szyi mężczyzny. Potem natomiast uciekł do najbliższej taksówki. Po zatrzymaniu na komendzie doszło do przesłuchania. Śledczy zapytał Daniela, co robił minionej nocy. Mężczyzna przyznał, że był w agencji towarzyskiej, a potem u znajomego. Wiedząc, że sam nie rozpocznie tematu, policjant zapytał go, czy wie coś o zabójstwie. Wówczas Wojtukiewicz spokojnym głosem zapytał o ilu zabójstwach myśli. Funkcjonariusz był nieco zbity z tropu, ale z tyłu głowy. Miał atak z 30 sierpnia, kiedy to ktoś podciął gardło bezdomnemu. Połączył te fakty i domyślał się, że Daniel stał również za tamtą zbrodnią. Powiedział zatem, że myśli o dwóch zabójstwach. Zatrzymany mężczyzna uśmiechnął się, spojrzał na przesłuchującego i przecząco pokiwał głową. To ile? Przynajmniej cztery. Myślę, że to dobra pora, aby przedstawić wam sylwetkę tego mężczyzny. Daniel Wojtukiewicz urodził się w roku 1977. Jego ojciec pracował w fabryce kabli załą. To spółka państwowa zatrudniająca wielu pracowników. Matka i mała się różnych zajęć. Jakiś czas pracowała na poczcie, by potem trafić na taśmę produkcyjną. Potem pracowała w pralni. Daniel był pierwszym dzieckiem, po nim urodził się jego brat. Powiększyła się rodzina, więc i wzrosły koszty utrzymania. Razem z nimi pojawiła się presja w związku z zarobkami. Początkowo mieszkali z rodzicami w niewielkiej miejscowości Czarnogłowy, położonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Szczecina. Zaczęło się jednak robić ciasno. Później otrzymali mieszkanie w bloku na osiedlu Załom Kasztanowym w Szczecinie. Mieszkania otrzymywali pracownicy załomu. Dzięki temu mieli więcej miejsca, a ojciec do pracy mógł chodzić na piechotę, a nie dojeżdżać wiele kilometrów każdego dnia. Był to okres, kiedy dobrze im się powodziło. Dobrze płatna praca i dach nad głową w spokojnej okolicy to dobre warunki do wychowywania dzieci. Mimo wszystko rodzina nie była idealna. Między rodzicami często dochodziło do kłótni z różnych powodów. Do sesji dochodziło nawet kilka razy dziennie. To źle odbijało się na dzieciach, które musiały słuchać, jak ich rodzice obrzucali się wyzwiskami. Ich relacji nie poprawiały problemy, które zaczęły pojawiać się w ich życiu. Daniel był chorowitym dzieckiem. Chorował na zapalenie górnych dróg oddechowych, przez co sporo czasu spędzał w szpitalu. Nawet zwykłe przeziębienie kończyło się poważnymi powikłaniami. To wymagało od rodziców poświęcenia dużo czasu, a także niemałych nakładów finansowych. Było ciężko. Często chłopcy byli zawożeni do babci ludomiły, mieszkającej w Czarnogłowach. Dziadek zmarł i mieszkała sama, zatem bardzo cieszyła się na odwiedziny wnuków. Daniel był jej oczkiem w głowie, był wesołym i uśmiechniętym dzieckiem, pomagał jej w pracach na gospodarstwie. Chłopcy lubili spędzać czas na wsi. Daniel uważa, że właśnie stamtąd wywodzą się jego najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Babcia w jego życiu zajmuje szczególne miejsce. W wieku siedmiu lat u Daniela stwierdzono astmę. Chłopak miał też problemy z utrzymaniem koncentracji. Z tego powodu w szkole radził sobie słabo. Szybko się nudził i nie przyswajał wiedzy. Czytanie go męczyło. Daniel nie zachowywał się gorzej niż jego rówieśnicy. Jako mały chłopiec starał się być grzeczny. Nie przeklinał. Zdarzało się, że wyciągał jedzenie z domowej lodówki, by nakarmić kloszardów koczujących w okolicy. Jednak w pewnym momencie coś się zmieniło. Nagle Daniel zaczął nienawidzić bezdomnych. Dlaczego? Sam nigdy o tym nie mówi, ale z opowieści jego znajomych wynika, że pewnego razu wyrządzili mu jakąś krzywdę, czym zupełnie go do siebie zrazili. Jeden z bezdomnych miał mu grozić nożem. Niektóre, niepotwierdzone informacje mówią, że zaciągnął chłopca w krzaki i tam mu coś zrobił. Tamto zdarzenie miało odcisnąć piętno na osobowości Daniela. Niedługo później ojciec zmienił pracę, zatrudnił się jako dźwigowy w stoczni. To dość dochodowe zajęcie. Musieli jednak wyprowadzić się z mieszkania, które gwarantował mu poprzedni pracodawca. Daniel był wówczas w siódmej klasie szkoły podstawowej. Zamieszkali na tak zwanych barakach. Ich domem stał się hotel robotniczy. Tam na co dzień obcowali z bezdomnymi. Musieli żyć w warunkach diametralnie odmiennych od tych, które mieli dotychczas. W pokoju obok bezdomni zrobili sobie melinę, gdzie całymi dniami odbywały się libacje alkoholowe. Hałas nie sprzyjał ani atmosferze, ani nauce. Tam Daniel poznał ludzi, którzy z całą pewnością nie zrobili na nim dobrego wrażenia. Byli brudni, całymi dniami pod wpływem alkoholu, a czasem też agresywni. Wkrótce ojciec stracił pracę, a problemy zaczęły się nawarstwiać. Nie byli w stanie się utrzymać. Daniel z trudami, ale ukończył szkołę podstawową. Jego zachowanie w szkole diametralnie się zmieniło. Stał się nieznośny, nie chciał się też uczyć. Rodzice po skończeniu przez niego szkoły podstawowej zdecydowali się wysłać go do szkoły prowadzonej przez Salezjanów, liczyli, że tam będą w stanie go dopilnować. Rodzice mający problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi czasem decydowali się właśnie na taki krok. Niestety, w przypadku Daniela nic z tego nie wyszło. W szkole dawał o sobie znać swoim skandalicznym zachowaniem. Na koniec półrocza otrzymał ocenę nieodpowiednią za sprawowanie. Na koniec roku naganną. Sam Daniel nie przykładał się do nauki. Nie ona była mu w głowie. W trakcie swojego pierwszego roku szkolnego w nowej szkole, pojawiał się jeszcze na zajęciach, choć i tak często się z nich urywał. Nie otrzymał jednak promocji do następnej klasy. Rok później postanowił, że szkoda mu na to czasu. Zupełnie przestał pojawiać się w szkole. Zdecydowanie nauka nie była jego konikiem. Myślał, że swoje miejsce na Ziemi odnajdzie w wojsku. Jednak jego marzenia szybko zweryfikowała klasyfikacja wojskowa. Okazało się, że ze względu na swoje problemy zdrowotne, a głównie przez astmę, otrzymał on kategorię wojskową D. Oznacza ona, że jest on niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa jest w kategorii A, czyli w czasie pokoju. Daniel nie miał konkretnego zajęcia, nie miał więc co robić z wolnym czasem. Nie uczył się, nie pracował. Całe dnie wałęsał się po mieście. Pił alkohol i palił papierosy. Roznosiła go energia, którą wyładowywał na czym się dało. Stał się typowym wandalem, który niszczył co popadło. Był agresywny. Prowokował bójki. Pewnego razu, pod koniec lat 90, postanowili z kolegami dla zabawy zniszczyć trzy budki telefoniczne. Tym razem nie uszło im to płazem tak jak poprzednie wybryki. Stanęli przed sądem. Oczywiście nie skończyło się to żadnym spektakularnym wyrokiem. Nie trafił za kraty. Pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości nie nauczył go pokory. Zaledwie kilka miesięcy później ukradł motorower. Spodobał mu się i chciał nim się przejechać. Został złapany. I tym razem nie trafił za kraty. Usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. I znów wrócił na ulicę. Oczywiście nie pojawiła się u niego żadna refleksja. Nadal buzowała w nim agresja. W 2000 roku z kumplami napadli na kobietę. Prowadziła ona Melinę, w której sprzedawała m.in. alkohol. Poszli do niej z kumplami, licząc, że sprzeda im na kredyt. Kiedy się nie zgodziła, wówczas Daniel się z nią szarpał, a koledzy zabrali alkohol i uciekli. Szybko zostali złapani i należało ich należycie ukarać. Wówczas sąd uznał, że było to przestępstwo, które należało ukarać surowiej niż tylko grożąc palcem. Zresztą, w przypadku popełnienia przestępstwa, będąc na warunkowym, automatycznie Daniel trafił do więzienia za kradzież motoroweru kilka miesięcy wcześniej. Za atak na kobietę, Daniel został skazany na 3,5 roku więzienia. Za kratami nie czuł się tak mocny jak na wolności. Źle znosił więzienne warunki. Na wolności czuł się panem, z kolegami był nietykalny. W kryminale sądził, że też tak będzie. Życie szybko to zweryfikowało. Stał się słabym ogniwem. Silniejsi od niego ustawili go do pionu. Był on na ich celowniku, prześladowali go. W związku z tym samo poczucie młodego więźnia znacznie podupadło. Często płakał, zaczął się okaleczać, by choć na chwilę wydostać się z tego miejsca. Połykał śruby. Kilka razy próbował popełnić samobójstwo, wieszając się. Wszystkie te próby były jednak udaremniane. Odsiedział swój wyrok i w końcu wyszedł na wolność. Zdawałoby się, że traumatyczne doświadczenia z krat spowodują, że będzie chciał za wszelką cenę uniknąć powrotu. Może i faktycznie wracać nie chciał, ale nie zamierzał też stawać się praworządnym obywatelem. Po okresie upokorzeń w końcu nastał czas, by odreagować. Agresja w nim buzowała jeszcze bardziej niż przed odsiadką. Poznał Marzenę, dziewczynę, z którą wszedł w relację. Jej rodzice mieli o nim dobre zdanie. Względem nich był kulturalny i nie zauważyli, by ich córka źle się przy nim czuła. Okazało się, że wyskok Daniela, przez który skończył za kratami, był niczym gwóźdź do trumny małżeństwa jego rodziców. Wtedy zdecydowali się rozejść na stałe. Matka wyjechała do Włoch, gdzie znalazła pracę. Jego ojciec i brat przeprowadzili się do altanki na działce. To kolejna degradacja tej rodziny. Można rzec, że cienka linia dzieliła ich od bezdomności. Po wyjściu na wolność, Daniel dołączył do ojca i brata. Czasem odwiedzał matkę, która na stałe osiadła we Florencji. Cały czas pamiętał też o babci, którą często odwiedzał. Pani Ludomiła zauważyła, że po wyjściu z więzienia wyszedł odmieniony. Uważała, że pobyt za kratami odcisnął na nim swoje piętno. Jej zdaniem od tego czasu chorował psychicznie. W trakcie rozmów mówił nie na temat. Jakby był oderwany od rzeczywistości. Wcześniej mu się to nie zdarzało. Nie rozumiała, dlaczego psychiatrzy więzienni nie zdiagnozowali u niego choroby. W rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej obarczała sąd winą za to, kim stał się Daniel. Jej zdaniem zdecydowanie za wysokim wyrokiem za napaść, kiedy ukradł z kolegami wódkę i papierosy zmarnowano mu życie. Po wyjściu na wolność Daniel jakoś musiał zarabiać na życie. Dorywczo zatrudniał się na okolicznych budowach, potem otrzymał pracę na magazynie z mrożonkami. Nie sprawiał problemów. Był sumiennym i schludnym pracownikiem. Jego przełożony i współpracownicy twierdzili, że pod względem dbania o czystość wyróżniał się na tle pozostałych. Daniel był szczupłym, a może nawet chudym mężczyzną. Z tego powodu czuł się niedowartościowany. Postanowił, że zrobi masę mięśniową. Pieniądze zarobione w pracy, przeznaczał na odżywki przyspieszające jej przyrost. Kupował też marihuanę, palił, by się uspokoić i wyciszyć. Wieczorami chodził po mieście, parkach i ciemnych uliczkach. Wyobrażał sobie wtedy, że jest niczym postać grana przez Charlesa Bronsona w filmie Życzenie Śmierci z roku 1974. Główny bohater spacerował nocami i wymierzał sprawiedliwość oprychom na ulicach. W trakcie przesłuchania po zatrzymaniu, Daniel z dumą zaczął opowiadać o zbrodniach, których się dopuścił, swoje działania. Określił oczyszczaniem ulicy spijaków i brudasów, którzy zatruwali życie normalnych obywateli. Wieczorem 17 lipca 2004 roku wyszedł wieczorem na spacer po mieście. Przechodząc koło kościoła pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa, natrafił na wysokiego mężczyznę. Był on bezdomny. Kiedy go zobaczył, wiedział, że będzie chciał go zabić. Zdawał sobie sprawę, że tamten przewyższał go warunkami fizycznymi, on jednak w ostatnim czasie dużo ćwiczył i czuł się na siłach, by go zaatakować. Poza tym, tamten bez cienia wątpliwości był pod wpływem alkoholu. Zaskoczył go od tyłu, skoczył na niego i zaczął go dusić, przewracając go na ziemię. Zanim tamten zdążył się podnieść, Daniel zaczął skakać po jego głowie. Mężczyzna nie miał siły, by wstać. Z każdym skokiem jego stan się pogarszał. Został zmasakrowany. Po wszystkim zabójca po prostu odszedł, zostawiając wykrwawiającego się bezdomnego. Rozpierała go duma, że uporał się ze znacznie lepiej zbudowanym od siebie mężczyzną. Był on dla niego osobą zupełnie obcą. Nigdy nie zaszedł mu za skórę. Po prostu był bezdomnym i to wystarczyło, by w tak brutalny sposób pozbawić go życia. Daniel, w trakcie przesłuchania, przyznał się też do tego, że 30 lipca zaatakował kolejnego bezdomnego. Chodziło o Janusza S., choć on sam nie miał pojęcia, jak on się nazywał. Zauważył go w barze. Zwrócił uwagę, że był on brudny i pod wpływem alkoholu. Poczuł do niego od razu. Śledził go aż do komórki, w której koczował. Zaszedł go od tyłu. Chwycił za szyję i błyskawicznie szybkim ruchem noża zadał mu cios w gardło. Rana była głęboka, był przekonany, że go zabił. Ważnym aspektem jego wyjaśnień było to, że wskazał on bezbłędnie kolor termosu, w jakim jego ofiara parzyła herbatę. To potwierdzało, że był on na miejscu zbrodni. Po zadaniu ciosu, jakby nigdy nic, udał się na przystanek autobusowy i odjechał nocnym autobusem w kierunku altanki, gdzie mieszkał z bratem i ojcem. Nie miał pojęcia, że jego ofiara cudem uszła z życiem. Daniel przyznał, że tego samego wieczoru dopuścił się kolejnego ataku na osobę bezdomną. Jego ofiara jeździła na wózku. On zaatakował go, gdy tamten spał, udusił go i porzucił nieżywego na ulicy. Jednak policja nie zanotowała 30 lipca żadnego tego typu zdarzenia. Jak to możliwe? Już spieszę z wyjaśnieniem. 30 lipca w godzinach wieczornych ktoś zauważył leżącego na ziemi koło wózka inwalidzkiego mężczyznę. Był on nieprzytomny. Unosił się od niego nieprzyjemny zapach i było czuć od niego alkohol. Wezwano pogotowie i mężczyzna trafił do szpitala. Był to Kazimierz G. Mężczyzna był niepełnosprawny. Był po pięćdziesiątce. Tęgi, niskiego wzrostu. Jeździł na wózku inwalidzkim, ponieważ był sparaliżowany od pasa w dół i nie miał też jednej ręki. Jego niepełnosprawność miała być pokłosiem wpadnięcia pod tramwaj po pijaku. Od tego czasu nie mógł już pracować. Dostał niewielką rentę, a żona od niego odeszła. Sam nie był w stanie się utrzymać. W ten sposób trafił na ulicę. Tam głównie pił alkohol za wyżebrane pieniądze. Nie mył się, więc nieprzyjemny zapach unosił się od niego w promieniu kilku metrów. Wieczorem 30 lipca napił się alkoholu i zasnął nieopodal sklepów, w którym kupił wódkę. Kiedy się obudził leżał w szpitalu, nie pamiętał jak i dlaczego się tam znalazł. Na jego ciele nie zaobserwowano żadnych śladów. Uznano, że mężczyzna po pijaku spadł z wózka i nikt go dogłębniej nie zbadał. Dlatego właśnie policja nie została nawet poinformowana o tamtym zdarzeniu. Dopiero zeznania Wojtukiewicza uświadomiły śledczych, co tak naprawdę się stało. Tego wieczoru Daniel chodził po ulicach, chcąc wymierzać sprawiedliwość. Jak to ujął, wtedy zauważył tego śmierdziela na wózku. Podszedł do niego od tyłu. Na szyję zarzucił mu taśmę służącą do pakowania palet. Zrzucił go z wózka, zaczął go dusić, tak aż tamten stracił przytomność. Nie słyszał jego oddechu. Był przekonany, że pozbawił go życia, uciekł z miejsca zbrodni. Po tym przesłuchaniu śledczym udało się dotrzeć do Kazimierza G. Mężczyzna w dalszym ciągu nie zdawał sobie sprawy, że cudem uniknął śmierci. W trakcie przesłuchania Daniel przyznał, że miał uraz do pijanych i brudnych. Szczegóły, które podawał zatrzymany mężczyzna, dawały podstawy do tego, by uwierzyć w jego wyjaśnienia. Został on zatrzymany w areszcie tymczasowym do czasu postawienia mu zarzutów. Mężczyzna został oskarżony o dwa zabójstwa, dwa usiłowania zabójstwa, a także o uszkodzenie ciała Bogdana Ew, a także o posiadanie przy sobie kostki trotylu. Nie wiadomo po co był mu trotyl i czy miał zamiar go wykorzystać. Później uporczywie wypierał się, by dopuścił się zbrodni, o które został oskarżony. Jednak jego wcześniejsze wyjaśnienia oraz zeznania Bogdana, a także zapis z monitoringu na dworcu, dawały podstawy do tego, by kontynuować śledztwo. Daniel został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci nie zauważyli u niego symptomów żadnej choroby psychicznej. Orzekli, że w momencie popełnienia zbrodni był on poczytalny i będzie mógł odpowiadać za swoje czyny, zaobserwowano u niego osobowość dysocjalną. Charakteryzuje się ona brakiem poszanowania dla norm społecznych. Mężczyzna ma tendencję do reagowania agresją nieproporcjonalną do powodów. W relacjach interpersonalnych dominuje u niego egocentryzm i manipulacja, ma tendencję do zachowań dominacyjnych w grupie. Doszło do rozprawy. W jej trakcie mężczyzna zachowywał się dziwnie, próbując symulować chorobę psychiczną. Między innymi nie chciał usiąść, a także lizał zdjęcie trzymane w dłoni. Robił dziwne miny i zastygał bez ruchu. Jednak nie udało mu się nikogo na to nabrać. Wcześniejsza opinia psychiatrów nie pozostawiała złudzeń, że był poczytalny. A przed sądem chciał jedynie nieudolnie symulować. Przed sądem Wojtukiewicz zaprzeczał, by dopuścił się zbrodni, o które był oskarżony. Twierdził, że policja wymusiła na nim przyznanie się do zbrodni. Na rozprawie była też jego babcia. Kiedy spojrzał w jej kierunku, przesłała mu całusa. On odwzajemnił gest i krzyknął w jej stronę, by nie myślała o nim źle. Jeżeli zależało mu na czyjejś opinii, to z pewnością była to jego babcia. Wyrok został ogłoszony w styczniu 2006 roku. Sąd był surowy względem Daniela Wojtukiewicza. Za zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie skazał go na karę dożywocia, zastrzegając, że nie będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie wcześniej niż po 40 latach odsiadki. Sąd apelacyjny w Szczecinie utrzymał wyrok dożywocia w mocy. Skracając jednak okres, po którym będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie o 10 lat, uznał, że nie można udowodnić motywacji zasługującej na szczególne potępienie, gdyż przez cały proces oskarżony zaprzeczał, by kiedykolwiek uważał się za czyściciela, który pozbywał się brudasów ze świata. Najszybciej będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie w roku 2034. Będzie miał wówczas 57 lat. Ten wyrok był prawomocny. Obrona jeszcze wniosła kasację, twierdząc, że człowiek taki jak Daniel Wojtukiewicz może konfabulować, i dlatego w pierwszej fazie śledztwa przyznał się do tych zabójstw. Sąd Najwyższy oddalił kasację. Daniel Wojtukiewicz, wyrok odsiaduje w zakładzie karnym w Goleniowie, trafił na oddział terapeutyczny. W trakcie pierwszych lat odsiadki jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. Otrzymywał nagany za niewłaściwe zachowanie względem strażników. Wśród współosadzonych znajdują się też tak bardzo znienawidzeni przez niego bezdomni. Mijając go na korytarzu, sarkastycznie witają go słowami: dzień dobry książę. Sam Wojtukiewicz większość czasu spędza w celi. Rzadko też wychodzi na spacernia. Zatrudniony został do sklejania kopert. Najwięcej z krat korespondował z babcią, do której wysyłał listy. Ona też najczęściej go odwiedzała. Widziała, jak pobyt za kratami źle na niego wpływał. Podczas rozmów z nią zdawał się być nieobecny. Na rękach pojawiały się kolejne ślady od samookaleczania. Dwa lata po dokonanych zbrodniach wywiad z nim przeprowadził dziennikarz Gazety Wyborczej. Już na początku rozmowy, wbrew temu, co mówił przed sądem, zabójca przyznał się do popełnienia zbrodni. Zapytany przez dziennikarza, dlaczego tak nienawidzi bezdomnych, odpowiedział, że to tajemnica. On ma w głowie sejf, a dziennikarz nie miał do niego kluczyka. Daniel godzinami ogląda telewizję w celi. Lubi filmy. Sam o sobie mówił, że chciałby być jak Brudny Harry czy Franz Maurer z psów. Imponuje mu, że ci dwaj wiedzą, czego chcą i są zdecydowani. Przyznał, że popiera Lecha Kaczyńskiego, który wówczas opowiadał się za przywróceniem kary śmierci. Książek nie czyta, męczą go. Nie potrafi skupić się na ich treści. Przyznał, że gdyby on był prezydentem, pozbyłby się raz na zawsze z ulic żebraków zaczepiających porządnych ludzi. Zapytany o to, czy żałuje, że zabił, powiedział, że żałuje jedynie tego, że przyznał się w trakcie przesłuchania: Gdyby nie to, być może nigdy nie zostałby skazany. Sam siebie uważa za selekcjonera gatunku Homo sapiens. Za kratami odmówił przyjmowania leków, które mają obniżać poziom jego agresji. Jeden z psychiatrów badających Daniela uznał, że w tym przypadku uzasadnienie ma teoria Eliota Leytona, którą przedstawił w książce Polowanie na ludzi. Zakłada ona, że wielu seryjnych morderców zabija niejako w zemście za to, jak wygląda ich życie. Wraz z dorastaniem jego życie stawało się coraz gorsze. Mogło być tak, że nienawidził swojego życia, bo tak naprawdę sam stał się jak ci bezdomni, którzy nic nie mieli i ich życie miał za nic. Nienawidził bezdomnych, a ich widok wzbudzał w nim gniew wobec swojej sytuacji życiowej. I to już wszystkie informacje na temat tej szokującej sprawy. Sąd zgodził się na publikację wizerunku mężczyzny. Dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek okazał się być interesujący. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i dajcie też znać w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia za tydzień.